Udało się! To było duszy oryginalnego Sansa. Mam teraz lepszy pomysł. Stwórzmy własny wszechświat. Nie musimy żyć w czyjejś nudnej linii czasu. Możemy sprawić, że to stanie się o wiele bardziej interesujące. Ale najpierw zajmijmy się tą duszą. Gotowy? Tak. Co się stało? Czy ty... Nie jestem pewny tego, ale... Im próbowała nam pomóc. Znana to do mojej walki. Dlaczego musimy to robić? Boisz się mnie uwolnić? Złożyłem ci się obietnicę, Sans. Obiecałem być twoim przyjacielem. Mroczne dni dobiegły końca. Poddałeś się dawno temu, ale ja nie. Pomogę ci odbudować świat, który straciliśmy. Należy nam się nowa nadzieja. Oni by tego chcieli. Po prostu to zróbmy. Użyłeś połowę duszy oryginalnego Sansa. Odzyskałeś połowę HP. Jest w tobie nowa dusza. Więc na imię Ching, tak? Zgadza się. Miło mi cię poznać. Bardzo mi przykro, Sans. Nigdy nie myślałem, że to mogłoby się stać. Spoko, kolego. Nie jestem martwy. Przynajmniej na razie. Wygląda na to, że ten gość kocha sprawiać kłopoty. Właściwie to pierwszy raz, kiedy coś takiego zrobił. Boi się odkąd... Cóż... To długa historia. Alternatywna wersja Sansa, chcę z kimś pogadać. Wysłuchaj. Dobrze, spadam stąd. Mój brat i inni dotrą tu za 20 minut, więc wydaje mi się, że możemy pogadać. Chcesz się dowiedzieć więcej o Krosie? Super! Sorki za to. No dobrze. Wszystko zaczęło się od zwykłej kropli daleko w multiwersie. Wszystko wydawało się być w normie. Twój wszechświat razem z tysiącami innych kontynuowały życie w harmonii. Nagle poczułem powstanie nowego wymiaru. Miał on bardzo silną aurę. Mimo posiadania dźwięku kapiącej wody, nie mogłem powstrzymać mojej ekscytacji, więc zdecydowałem się tam wybrać. Byłem chętny poznać nowy świat i jego mieszkańców. Aczkolwiek nie było tam absolutnie nic poza jedną osobą. I właściwie tamte krople okazały się być jego łzami. Był ogromnie przerażony. Jego umysł wypełniony był przez horror. Zdał sobie sprawę, że był tam ktoś poza nim. Ja. Jednakże wkrótce przełamaliśmy pierwsze lody i powiedział mi swoje imię. Nazwał siebie Cross. Jedyne ocalenie ścieżki ludobójczej bez możliwości resetu. Czekaj chwilę. Jeżeli był w ścieżce ludobójczej, to gdzie był człowiek, który ją spowodował? Kora jest zamknięty wewnątrz jego ciała. Jak do tego doszło, nigdy mi nie powiedział. Na początku zachowywali się czym dwa oddzielne stworzenia. Jednakże im dłużej odwiedzałem Krossa, by dotrzymać mu towarzystwa, zdobył on pełną kontrolę nad obiema duszami.
Pewnego dnia, gdy rysowaliśmy różne rzeczy, stał. Wyglądał na przygnębionego po całości. Powiedział mi, że dziwne dziecko pojawiło się w jego świecie i próbował przekonać go, aby poszedł do miejsca z innymi ocalałymi jak on. Odmówił jej oferty, ponieważ był przekonany, że jego świat wciąż był żywy. Cross myślał, że to moja pomoc mogłaby wszystko naprawić. Lecz kiedy powiedziałem mu, że nie mogę wskrzeszać martwych, jego twarz... Tak? O czym rozmawialiśmy? Co jest tak z tym gościem? W każdym razie, cele życiowe Crossa zostały zmniejszone do zera, ponieważ nie byłby już samotny. Ink? Czy to ty? To jest całkiem spory dla jednej osoby. To trochę samolubne, wiesz. Dusza jego i Kary została im odebrana przez Errora. Kiedy wróciłem, było już za późno. Czemu tak się odparłeś bez bryny? Ona wiesz, że nie możesz mi już pomóc. Chciałem ocalić duszę Crossa, ale nie mogę pozwolić temu światu na zniszczenie. Pozwól, że tym razem za to zadam mu ending. Nie, to nie twoja praca. Cóż? Łam przyjacielski. Error wziął jego duszę, ale nie mógł odebrać potężnej oraz sadystycznej duszy od Kary. Dzięki temu oboje mogli utrzymać się przy życiu z Terminem. Walcząc ze sobą o kontrolę nad tym spaczonym ciałem. Jestem wolny. Nie, przestań! Cross. Wszystko w porządku. Gdy zobaczyli, że jestem ranny, uciekli. Nigdy już nie mogę ich znaleźć. Następnie Cross z Karą teleportowali się do twojego czasu i w jakiś sposób przecięli ich świat z twoim, aby zająć twoje miejsce przed śmiercią. Spędzając ich ostatnie kilka minut w świecie, który raz nie. Teraz, gdy Karze udało się przekonać Crossa, żeby zabrał połowę twojej duszy, użyją jej, żeby odzyskać życie, ale obce czegoś więcej. Ktoś zdolny do manipulowania ciałem potwora z tak szalonym umysłem. Będzie bardzo trudno ich powstrzymać. Przyznam, że sam nie dam rady ich powstrzymać. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to dobrze, ale... Sans. Potrzebuję twojej pomocy w odnalezieniu Crossa. Czy zechciałbyś iść ze mną? Sorki, kolego, ale nie. Właściwie wydaje mi się, że mogę z tym żyć. Wcale mnie to nie martwi. O, w porządku. Rozumiem. W końcu to stało się przeze mnie, więc postaram się, by to naprawić i zwrócić twoją duszę. Cóż, muszę lecieć. Życzę miłego dnia z przyjaciółmi.
czas! Co jesteś, macie? Gotowy na nasz wspaniały piknik? Pewnie, chodźmy, brachu. Więc inne arty na wyższych światach istnieją? Czyż to nie wspaniałe? Podczas gdy ty spędzałeś cały swój czas gadając z Inkiem, ja zdecydowałem przeanalizować te alternatywne wszechświaty. Jest mnóstwo światów, które możemy odwiedzić, ale ja jestem zainteresowany jedynie kilkoma z nich. Jesteś naprawdę młodym gościem. Poza tym bycie jedynie umierający wypełnione w determinacji. Przestań się chwalić swoją nową duszą. Teraz powiedz mi, jak mamy dostać się do następnego świata, jeżeli nie znamy żadnych ścieżek? Nie chcę tu siedzieć, nic nie robiąc. Chcę z powrotem w świat. Chcę żyć w pokoju jak oni. Zdaje się, że ty już powoli nie jesteś szczęśliwy. Czuję to. Mogę ci w tym pomóc? Masz jakiś związek z innym terrorem? To takie nieuprzejme. Ja odbieram ci pomocy woli. A ty atakujesz mnie głupimi pytaniami. Nie, nie o nic głównego. Znalazłem cię dzięki twoim negatywnym emocjom. Czy możesz też wyczuć pozytywne emocje? Ha! Czemu miałbym to robić? Istoty, które są szczęśliwe, mnie nie potrzebują. Ale istoty takie jak ty są tymi, które potrzebują mojej pomocy. A te fizyczne światy również nie zasługują na szczęście. Ach, podobały mi się twoje intencje. Cóż, mogę ci dać dostęp do każdego ału. Ale chcę jednej rzeczy w zamian. Gdziekolwiek pójdziesz, chcę, abyś kogoś skrzywdził. Ale nie fizycznie. Wiesz, co mam na myśli. Zgoda. Postaram się być ostrożny. Hej, jestem Nightmare? To nie może być. Muszę natychmiast powiadomić Inka. Za piękny dzień. Każdy świetnie się bawi. Co ty myślisz, Sans? Cóż, myślę, że zostanie w domu byłoby stratą czasu. Pora zagrać siatkówkę. Tym razem moja drużyna wygra. Trenowaliśmy każdego dnia, by was pokonać. Nie możesz wygrać, Eindein. Ja, wielki Papanus, mam strategiczną i niepokonaną drużynę. Sans, uważaj! Fuck.
sens! Wszystko w porządku? Przepraszam, zamyśliłem się. Może potrzebuję przerwy. Mogę, brachu? Oczywiście, bracie. Ale nie zaśnij. Potrzebuję cię, by wygrać. Spoko, brachu. Wszystko okej, Sans? Chcesz może trochę keczupu lub... Sans? Wracam za sekundę, Tori. Co się dzieje? Ink? Jesteś tu? No dalej, stary. Odpowiedz. Sans! Kim jest Ink? Powinienem dalej cię szukać, Kros. Ale twój przeświat jest taki pusty i cichy. Ach, czemu to jest takie trudne? No dalej, Ink! Jesteś obrońcą Aumu. Dasz sobie radę. Znajdziesz Krosa w mgnieniu oka. Ink! Ała, Dream! Co tu robisz? Zobaczyłem coś okropnego w tym ału. Czułem negatywne emocje i byłem gotowy pomóc. Ale mój brat, Nightmare, już tam był. I tamten gość z wielkim nożem. Zrobili jakiś pakt. Uspokój się, Dream. Czy chcesz mi powiedzieć, że widziałeś Krosa? Mój brat pomoże mi przenieść się do jakiegokolwiek ału z pacyfistycznym linią czasu. On planuje wszystkich skrzywdzić! Dzięki, Dream. Dzięki temu łatwiej będzie mi go złapać. Ink, zaczekaj! Chcę iść z tobą! Nie pozwolę na ciebie, mimo że miałem tych światów umrzeć. Nigdy bym sobie nie wybaczył! Przykro mi, Dream. Walczymy razem, by chronić ału, ale tym razem nie narażycie na niebezpieczeństwo. Raz mnie uratowałeś, teraz moja kolej na spłacenie długu. Ja... No dalej, stary. Odpowiedz. Sans? Kim jest Ink? Mógłbym ci powiedzieć kiepski żart, żeby ci to wytłumaczyć, ale... to nie jest konieczne. Nic ważnego, dzieciaku. Wiedziałam, twoja dusza. Dzieciaku, jestem w porządku, okej? Okay? To był po prostu wypadek z... Czuję, że coś nie jest w porządku. Ponownie myślisz o swoich opcjach. Dzieciaku? Złożą obietnicę, tak? A jeżeli wydarzy się coś naprawdę złego, nadal mogę ją zresetować. Sans, to nie pierwszy raz, kiedy to robisz. Nie! Trochę tu niezręcznie. Tu jesteś, Ink. Zdecydowałem, że pójdę z tobą. Co? Jesteś poważny? Hej, kolego. Ink, czemu Sans nas opuszcza? Chyba muszę ci o wszystkim powiedzieć, he? Chodź tu. Słuchasz, Sans, z uwagą.
chcę z nim iść, aby pomóc znaleźć Krossa. Sorry, dzieciaku. Musisz mnie kryć pod moją nieobecność. Inni uznaliby to za dziwne, gdybym przestał być leniwy. Możesz mi pomóc w ten sposób, okej? Obiecaj mi, że wrócisz. Heh, wiesz, że nie lubię dotrzymywać obietnic, ale postaram się. To może być użyteczne. Wyposażyłem Sansa w butle ekskluzywnego kieczupu, limitowaną edycję. Fajnie. Dzięki, Frisk. Cóż, pora spadać. Proszę, uważaj na siebie. Ponieważ ktoś naprawdę o ciebie dba. Tak? Nie musisz tego robić, Sans. Jeżeli przez Krossa umrę, wolę, by moja rodzina nie musiała oglądać mojej przemiany w prochy. Jesteśmy na miejscu. Pierwsza pacyfistyczna linia czasu. Potwory są trochę niemiłe, ale udało mi się osiągnąć szczęście dzięki człowiekowi i głupiemu światowi. Dzięki, Niner. Bardzo dobrze.